Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest w liceum tak dobrze szło mi z matematyki, a na studiach czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie? Usiądźcie i posłuchajcie. Moi drodzy, w dzisiejszym filmie chciałabym poruszyć taki temat, który ostatnio bardzo często słyszę, właśnie to zdanie. To znaczy nie ostatnio, tak naprawdę odkąd zajmuję się pomaganiem z matematyki na poziomie studiów, to co roku przychodzą pewne osoby, które po prostu mówią, no jak to jest, że w liceum miałem czwórki, piątki, startowałem, no może nie w konkursach, ale miałem czwórki i piątki, czyli szło mi dobrze, a na studiach po prostu no nie mogę ruszyć, nie mogę po prostu sobie poradzić, jakkolwiek ciężko nie pracuję, ile się nie uczę. Z tej matematyki to po prostu cały czas jakby jedyne co to tylko zdaję i nic więcej, a wiadomo jest pewien niedosyt, dlatego że jak się miało jakiś tam, jakiś powiedzmy obraz siebie z tej matematyki, no to chciałoby się ten obraz zachować, prawda? Czyli tego, że szło nam dobrze z matematyki. I chciałabym o tym porozmawiać, dlatego że często my mamy takie mylne pojęcie na temat tej matematyki w liceum i na studiach, a zwłaszcza mylne pojęcie siebie. Ja już często poruszałam na tym kanale temat tego, żeby wiedzieć, co się umie, a co się nie umie z matematyki, jaka jest różnica między liceum a studiami. Natomiast w dalszym ciągu piszecie tam wiele maili właśnie z tym, że nie możecie zdać sobie rady z tą matematyką na studiach. Jaki kierunek macie wybrać, bo idzie wam dobrze z matematyki, czy mam iść na matematykę. I myślę, że po tym filmiku coś się wam rozwieje tutaj, coś się wam utwierdzi, zobaczycie. No i generalnie, moi drodzy, o co chodzi? Zdarza się tak, że tak jak wspominałam wcześniej, kiedy jesteśmy w liceum, w tym momencie czteroletnim, prawda? Nieważne, chodzi o to, jesteśmy w liceum i idzie nam naprawdę bardzo dobrze z matematyki. Mamy kartkówki na piątki, parce klasowe 4 albo 5, zdarza się jakaś trójka z jakiegoś tam ciekawszego działu, ale mamy mniemanie o sobie, że my z tej matematyki jesteśmy naprawdę na takim wysokim poziomie. Okej, okay, no i nawet maturę udało nam się zdać, powiedzmy podstawę tam na 80% i nawet rozszerzenie gdzieś tam koło 60%, czyli też naprawdę dobrze. I okazuje się, że wpadamy na uniwersytet, politechnikę, nie ma znaczenia, po prostu przychodzimy na studia i okazuje się, że po prostu totalnie jakby jesteśmy jakby podłamani, dlatego że macierzy ogarnęliśmy. Przychodzą funkcje, przychodzi analiza, która zazwyczaj załamuje część takich osób i nagle okazuje się, że wy kompletnie nie potraficie sobie posklejać tego wszystkiego i jakby zaskoczyć. To jest ważne słowo. Chodzi o to, żeby zaskoczyć, prawda, ale chodzi tu po prostu o to, żeby się te zębatki nałożyły i żeby jakoś się wbić w ten tok uczenia. No i jaka jest jakby ku temu przyczyna? Z tego, co obserwuję, to chodzi o to, że my w większości w liceum tak naprawdę po prostu co robimy? My się uczymy schematów. I te schematy po prostu powielamy. Czyli mamy schemat na przykład rozwiązywania jakichś zadań zrównań wielomianowych, czy kwadratowych, czy wymiernych, czy tak dalej. I my ten schemat powielamy i my go tak powielamy często, że dochodzimy do perfekcji i po prostu mamy sprawdzianą piątkę, prawda? Że cokolwiek się wydarzy, my jesteśmy tutaj obcykani z techniką troszeczkę, prawda? Czyli umiemy się posługiwać wzorami skróconego mnożenia. No z planimetrii no to była jedyna tam czwórka czy 3,5, który mieliśmy z rachunku, ale większość rzeczy jesteśmy w stanie, prawda, policzyć, bo jesteśmy w stanie po prostu tym wzrokiem ogarnąć i przećwiczyć ten schemat. No i okazuje się, że na studiach i owszem, są schematy, tylko na studiach trzeba mieć zrozumienie, dlatego że wystarczy, że delikatnie zaburzymy, w cudzysłowie zaburzymy zadanie i ten schemat już nie działa. Bo trzeba tutaj mieć jakieś takie wyobrażenie i myślenie analityczne, prawda? Czyli myślenie analityczne, które
logiczne, analityczne. Każdy nazywa sobie po prostu różnie w zależności od tego, na jakim kierunku i na jakiej uczelni jest. No i to myślenie generalnie jest jakby oderwane trochę w liceum. Zdarza się, co widziałam wielokrotnie u licealistów z takich ciekawszych liceum, gdzie na przykład tak zwanych politechnicznych liceów, takich klas politechnicznych, gdzie to myślenie, bo po prostu są te zajęcia prowadzone w większości przez doktorów czy profesorów, jest wprowadzane, no bo siłą rzeczy, jeżeli taki profesor czy doktor na co dzień wykłada na uniwersytecie czy politechnice, no to on będzie wprowadzał to myślenie i faktycznie tym licealistom było dużo łatwiej też na studiach, gdziekolwiek nie poszli, ponieważ oni byli nauczeni, że to trzeba usiąść samemu, to trzeba porozważać, to trzeba wziąć pod uwagę tą zmianę, tą zmianę, tą zmianę. Trzeba wziąć pod uwagę, że ta funkcja zachowuje się tak, a ta funkcja zachowuje się tak. I faktycznie to myślenie analityczne, myślenie przyczynowo-skutkowe, myślenie logiczne mieli wypracowane. I często wy powtarzacie mi też pisząc maile, że właśnie tego typu coś, to nazwijmy po prostu myślenie matematyczne tak ogólnie, jest bardzo zaniedbane w liceum na rzecz właśnie schematów. I dlatego często to zdanie jest wypowiadane, dlatego że nam dobrze idzie, bo umiemy schematy, ale na studiach te schematy nie zawsze działają. Oczywiście są kierunki, są różne i czasami po prostu osoby dalej dobrze sobie radzą, bo pamiętajcie na przykład, że macierze to jest też pełno schematów. Jeżeli idziemy do działu macierze, na przykład no, liczby zespolone, w większości też, ale tutaj też trzeba mieć tą świadomość, że można być zaskoczonym przez liczby zespolone i ten schemat przestaje działać. W macierzach tak samo, ale jakby w większości to jest jakaś technika, czyli jak jest macierz taka, to robimy tak, jak jest macierz taka, to robimy tak, jak jest taka sytuacja. Jest to tak zwana skończona ilość sytuacji, które możemy opanować. Natomiast co do analizy, algebry abstrakcyjnej, algebry liniowej, którą często też macie na studiach gdzieś tam wplątaną, potrzebne jest myślenie matematyczne, myślenie analityczne, myślenie logiczne. Dlatego, moi drodzy, pamiętajcie, że to nie jest tak, że z wami jest coś nie tak. To nie jest tak, że jeżeli w liceum nam dobrze szło, w szkole podstawowej nam dobrze szło, to znaczy, że wy macie wybrać studia matematyczne. Oczywiście, jeżeli macie na to ochotę, proszę bardzo, ale rozważcie jakby... co wy tak naprawdę i jak to umiecie. Będziemy jeszcze konstruować pewien ciekawy film na temat tego, jakie właściwości, jakie cechy powinien posiadać kandydat na studia matematyczne, które po prostu zebraliśmy na podstawie wielu maili, które do nas przysłaliście, ale to w późniejszym czasie. Natomiast, moi drodzy, tu, jeżeli wy wybieracie się teraz na studia, myślicie na ten temat, albo po prostu zastanawiacie się już będąc na pierwszym semestrze, który się kończy, prawda? Lub dla niektórych skończył, dlaczego tak mi idzie właśnie, no nie najlepiej, zastanówcie się, na jakim etapie tego myślenia matematycznego jesteście. Czy wy tylko wykuwacie schematy, czy faktycznie już powolutku gdzieś umiecie uczyć się sami, umiecie analizować, umiecie troszeczkę inaczej sięgać po wiedzę. Inna sprawa, która generalnie mnie zawsze zaskakuje, ale myślę, że to też jest jakby konsekwencja tego, co po prostu się dzieje w dobie czasu, w którym żyjemy, to jest to, że my wszędzie szukamy po prostu identycznych zadań. Generalnie, kiedy identyczne zadania. Dlaczego o tym wspominam tutaj? Jest to troszeczkę taka bolączka, moi drodzy. Dlatego, że wielu z was przyzwyczajonych, że dużo rzeczy z liceum, z książek, ze zbiorów zadań jest w sieci po prostu. Albo ktoś na forum umieszcza ze starszych, że tak powiem, klas, albo są kanały czy miejsca, gdzie po prostu rozwiązywane są różnego typu zbiory zadań i tak dalej, i tak dalej. I będąc nauczonym, że ja zawsze znajdę odpowiedź na to dokładnie tak wyglądające zadanie, przychodząc na studia, na przykład podsyłacie nam prośbę o rozwiązanie zadania, które prawie że identyczne znajduje się na kanale, ale nie jest identyczne, bo na przykład zamiast 3x ma 5x. I moi drodzy, to też gubi osoby, którym tak dobrze szło z matematyki w liceum. Zastanówcie się, dlaczego wam tak dobrze szło, bo faktycznie nie tylko te schematy, które tak lubimy, ale czy faktycznie ten wasz wysiłek polegał na tym, że znaczy inaczej, czy wy faktycznie budowaliście tę swoją wiedzę sami, czy po prostu wszystko robiliście na podstawie tego, co już jest zawarte gdzieś tam rozwiązane przez kogoś, prawda?
To nie jest moi drodzy, obraza dla Was, tylko tak jak wspominam, trzeba tutaj troszeczkę podejść na zasadzie takiej, czy ja faktycznie mam jakąś wiedzę z matematyki, czy ja tylko robię tak zwany kopiuj wklej. To trochę brzmi, no może nie fajnie, natomiast dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że potem ten pierwszy semestr brutalnie weryfikuje wielu studentom właśnie ich zapały różnego typu. I na przykład coraz częściej zdarza mi się pracować z coraz większymi grupami studentów matematyki, którzy właśnie idą na ten kierunek, bo tak dobrze szło im z matematyki i potem dziwią się, dokładnie, bo to się powtarza, każdy się dziwi, prawda, że nagle idzie mu gorzej, ale dziwią się, że na tych studiach czegoś się od nich wymaga. Czyli wymaga się od nich na przykład tej pracy czynnej, to o której już mówiłam w wielu filmikach, czyli nie, że my biernie tylko dostajemy, prawda, jakiś kawałek wiedzy, proszę się tego schematu nauczyć, tylko wymaga się czegoś, jakiejś pracy od nich w ogóle. No i dlatego, moi drodzy, to jest bardzo istotne, żeby się zastanowić, czy ja w ogóle chcę iść na takie studia, czy mi to w ogóle pasuje, bo pamiętajcie, cały czas studia nie są obowiązkowe, nie każdy musi iść, prawda? I jak wygląda faktycznie ten mój stan wiedzy z matematyki? Ta weryfikacja faktycznego stanu wiedzy z matematyki, ten filmik, który robiłam już dawno temu, też jest dalej aktualny właśnie o takim tytule, żeby po prostu się zastanowić, co ja faktycznie wiem. Bo to, że umiem rozwiązać bardzo dobrze nierówność kwadratową, parę zadań z planimetrii, prawda, trochę ze stereometrii i tak dalej, to nie znaczy, że ja się biegle umiem po tym poruszać, co zweryfikuje bardzo dobrze fakt, zróbcie sobie przerwę. Zróbcie sobie parę tygodni przerwy, po prostu między, na przykład, jeżeli zdajecie maturę, i siądźcie do tych zadań ponownie. I zobaczcie, tak bez komputera, bez telefonu, bez podpowiedzi, po prostu siądźcie do tych zadań i zobaczcie, czy one Wam idą, czy zapomniałam, jak to się robi. Jeżeli będziecie mieli tak cały czas, to znaczy, że bazowaliście tylko na schematach wyuczonych i nie wiedzieliście tak naprawdę, co się dzieje. Oczywiście, że wiele rzeczy się zapomina, po dłuższym czasie, to nie jest tak, że po paru tygodniach wszystko ma wywietrzyć z głowy, ale jeżeli tak jest, że jak ten schemat wyglądał, co to było, to znaczy, że Wasza wiedza bazuje po prostu tylko na tych wyuczonych rzeczach i troszeczkę jeszcze trzeba popracować na tym, żeby wiedzieć coś po prostu z tej matematyki. I dlatego, moi drodzy, jeżeli macie taką sytuację, warto się zastanowić, czy na przykład trudny kierunek, na który się próbujecie dostać, a na którym matematyka jest na wysokim poziomie, czy na ten rok to jest dla Was, czy nie warto na przykład sobie zrobić jakieś, na przykład z matematyki, bo z fizyki może być inaczej, czy z chemii możecie naprawdę wiedzieć bardzo dużo i Wam to może iść bardzo dobrze, ale z matematyki, na którą się kładzie tam spory nacisk, możecie mieć problem. No i moi drodzy, kończąc, to jest ważna sprawa, naprawdę, dlatego że ja widzę tutaj, już się zbliża koniec semestru i widzę studentów, którzy naprawdę po wielu cierpieniach i po wielu stresach próbują jakoś dobrnąć do końca tego semestru pierwszego roku studiów. I zastanawiam się czasami, czy to faktycznie trzeba tak robić. Wiadomo, że jest to pierwszy semestr zawsze ciekawy pod wieloma względami. No i oni sami też przyznają, że często wielu z nich po prostu poszło na te studia i tak troszeczkę się z motyką porwali na to słońce. Natomiast wielu też, których już gdzieś uczę parę lat, mówi sami stwierdzają, że powtarzać trzeci raz matematykę przez te 3 lata, to już się po prostu nauczyli tej matematyki przez te 3 lata, ale gdyby wiedzieli, że mają takie luki w wiedzy po prostu swojej, to by absolutnie nie podjęli tego kierunku studiów, na którym są, i zastanowiliby się, dlatego że może by poszli na jakiś kurs przygotowujący czy cokolwiek, ale na pewno by nie poszli, bo tyle nerwów plus finanse, to po prostu jest bez sensu. No i moi drodzy, to jest koniec filmu. Ten film nie ma Was na celu zniechęcić, absolutnie. Chodzi tylko o to, żebyście po prostu się zastanowili, na czym bazujecie i dlaczego po prostu może być jakiś problem z tą matematyką na studiach, bo różnica jest spora nie tylko w tempie pracy, tak jak wspominałam już w wielu filmach wcześniej, ale też właśnie w tym podejściu do uczenia się tej matematyki. Jeżeli macie jakieś pytania, moi drodzy, zapraszam do kontaktu mailowego. Zachęcam także do subskrypcji kanału, polubienia filmu i słyszymy się w następnym.